już się nie czeka, tak? Cześć, witajcie na urlopu. Wracam z zakupów. Wyciągnęłam tą miśkową koszulę z H&M. Ona jest duża i wygląda w niej na 8 rozmiarów większą, ale przynajmniej można dużą bluzę włożyć. I jest taka o, długa. I ciepła, powiedz, bo jesień przyszła, nie? No już byłyśmy wcześniej. A więc witajcie. Zacznę od pyłku z miodem, bo sobie zrobiłam. Wracam do picia. Bo oficjalnie mamy jesień. Dobra, byłam na zakupach. Pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam sobie inkę karmelową, bo jakoś ostatnio mam wrażenie, że źle się czuję po kawie. Więc, a mam coś takiego, że do tych wszystkich serków, słodkich rzeczy jakoś herbata mi nie pasuje. Więc stwierdziłam, że kupię inkę. Kupiłam 3 takie bułki z makiem, takie kręciołki. 100 lat ich nie jadłam, są moje ulubione bułki. 2 takie rogaliki maślane. Wiecie, to teraz od pandemii zaczęli pakować wszystko w woreczki. Nie możecie sobie kupić jednego, tylko musicie kupić tyle, ile jest pakowane. Czasami jest po 4 albo po 5. W tym pewnie leżą stare, nikt tego nie chce. Kupiłam sobie wazę, wiecie, bo mi się przypomniało, że kiedyś bardzo ją lubiłam. I to jest takie pieczywo, które można mieć zawsze w domu i się nie starzeje. I zaraz wam pokażę, co do tego. I bardzo lubię takie kanapki, gdzie to jest. Taki, najbardziej lubię bielucha, ale nie było. Najlepiej taki serek śmietankowy zamiast masła. I polędwica sopocka. Jakoś tak nie naszło. Kupiłam ser tarty, może coś będę robić. Kupiłam te 2 budynie śmietankowe z winiar z cukrem do owsianki budyniowej. Kupiłam znowu szare kluski, bo są bardzo dobre, a dzisiaj będę robić sos. Kupiłam czekoladę bajeczną, truskawkową i malinową. Miałam ochotę na toffee, ale nie było. I kupiłam te ogórki, moje ulubione Provitus i wzięłam czosnkowe. Zazwyczaj kupuję albo chili, albo czosnkowe. To są moje ulubione ogórki. I to wszystko. I zaraz sobie zrobię takiego rogalika z Danio. Zrobię sobie Danio, rogalika, inkę karmelową i takie będzie moje śniadanie. Naprawdę właśnie myślałam o tym, że to, co ja wam zawsze powtarzam, to co straszny wiatr. Że to, co ja zawsze powtarzam, że w Polsce nie ma sensu kupować tych wszystkich takich ubrań przejściowych, typu wiecie, jesienny płaszczyk czy wiosenny płaszczyk. U nas jest właśnie tak. 25, 15 i zaraz w ogóle będzie chłodno. Także nie wiem, czy wy macie takie przemyślenia, ale nie wiem, ja za dziecka pamiętam, że właśnie było jakieś takie, że miałam i jakąś taką apaszkę na wiosnę i jakiś płaszczyk i buciki wiosenne, a teraz to właściwie mamy albo ciepło, albo zimno. Jakoś nam zanikają te pory przejściowe. Znaczy, no teraz jest taka przejściowa, nie? Teraz jest właśnie tak, nie wiadomo jak, jeszcze nie jest bardzo zimno, ale to myślę, że to wiecie, potrwa tydzień, dwa i już będzie zimno. No chyba, że nas zaskoczy jakaś piękna jesień. Ale na razie to jest, tak pochmurno. Wczoraj mówię wam, tak lał deszcz. Nagrywałam wam we vlogu i pokazywałam, że po prostu tutaj tak, aż taki był odgłos. I mówię, no to jest fajna pogoda, jak się siedzi w domu, jak trzeba gdzieś wyjść, jak miałam dzisiaj wyjść do sklepu, tak. No ale co zrobić? Co zrobić? I to podobno zawsze tak jest, że właśnie po tej pełni, która teraz była, przychodzą chłodne dni, a ja pamiętam ze swoich czasów szkolnych, że zawsze tak było, że na 1 września się psuła pogoda. Zawsze było chłodniej niż było. I to podobno, słuchajcie, jest od tej pełni. Widzicie? Tyle się człowiek uczy, jeżeli chodzi o księżyc. Dopiero teraz, czytając o tej pełni, to wyczytałam. I ja pamiętam właśnie ze swoich czasów szkolnych, z podstawówki, z liceum, bo ja nie chodziłam do gimnazjum, bo nie było. I tak.
Zawsze, nawet jak było piękne słońce, piękne lato i super upał, to potem na 1 września, jak się chciałam jakoś fajnie ubrać, to nie, bo trzeba było jakieś ciepłe rzeczy zakładać, że się nie dało jakieś super sukienki czy coś. A tutaj już sushi na mnie się patrzy. Skąd krzesło? Pokażę. Ona wygląda, to znaczy, że pies jest głodny. Patrzcie. O. Co, Suszek? Głodny piesek, tak? No to już ci pani daje, już. Ona tak tu spod krzesła wygląda na mnie, jak jest głodna, także idę jej zrobić jeść. I powiem wam, że już tak dawno nie piłam mięsku. Ja właśnie mam takie fazy, że czasami jakoś, nie wiem, po prostu się źle czuję po kawie. Mam wrażenie, że też czasami wyskakują mi jakieś rzeczy na twarzy od kawy, ale to po prostu czasami. Więc o, jak ona ładnie pachnie. Przypomniał mi się ten zapach. Jakoś tak dzisiaj na mnie spojrzała i mówię, tak, to jest czas na Inkę. Wczoraj już sobie włożyłam tutaj do szuflady nowe talerze. Jeszcze tą całą zmywarkę szklanek, którą muszę jeszcze rozpakować. Ale ale tak, talerze już umyłam i sobie włożyłam, więc mogę używać. O, jaki fajny regalik, ale ładnie. Ale ładnie. O, a ten jest chyba ładniejszy? Nie. O, i do tego dania. I łyżeczka, jest to łyżeczko. Zobaczmy, że sobie trochę tu pokroimy. Bo ja lubię takie małe kawałki sobie maczać w serku. I takie będzie to dzisiejsze śniadanie. A słyszycie, czaj na swoją puszkę i dama jej nie smakuje. No hej. Zobaczcie, co do mnie przyszło. Mój nowy crockpot. W ogóle wygląda, jakby nie był jakiś taki zalepiony. Sprawia ekspert zamawiałam. I to jest tak, 5,6 litra. Tamten chyba też ma 5 litrów. I tu jest tak, roast, sauté, steam bake, sear, slow cook. Więc on ma dodatkowo tą opcję właśnie, że możecie sobie na przykład zrumienić, no podsmażyć na przykład cebulkę, czy coś takiego. Jestem mega podekscytowana. Dobra, otworzę go, zobaczymy. I tak go wstawię do zmywarki, żeby się umył przed pierwszym użyciem. Ale mówię wam, ja nie mam z nim żadnej współpracy, niestety. Drugi krokpocie, jakbyś chciał, to ja się polecam. Tak jak wam mówiłam, uwielbiam testować różne rzeczy do domu. I też już wam to mówiłam, że udało mi się kupić, że kurde, wyrzuciłam karton, ale Media Expert. Tam są jakieś takie od czasu do czasu, wyczaiłam, że są nocne promocje i on normalnie kosztuje 799 zł, a kosztował 650. No, więc drogi. O, dobra, i tu mamy przepisy. Francuska zupa cebulowa. Co tutaj jest? Kolonka w piwie. Gulasz wołowo-grzybowy. No dobra, później to gruszka w syropie. Sztuka mięsa w sosie szalonym. Czekoladowy pudding. Takie rzeczy to bym raczej wyrobiła w tym, w termomiksie. Brzoskwiniowo-karmelowe ciasto z witą śmietaną. A muszę kiedyś zrobić, bo też mi ktoś pisał, że robi ciasta w crockpocie. Orzechowa szarlotka. Ciekawe. Cukier, puder, połówki brzoskwiń, mąka, mleko, jajka, masło, pizza śmietana.
Okej, okay. Czyli robicie tutaj, wszystko robicie ciasto i potem wlewacie do krokpota i gotuj przez 2-3 godziny na poziomie low. Po ugotowaniu delikatnie oddziel brzegi ciasta od misu, przyłóż i odwróć. Właśnie tego się obawiam, że wiecie, to się potem rozwali, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, dajcie znać, czy robiłyście. To już była wola zrobić w termomiksie i upiec normalnie w piekarniku. I on jest taki prostokątny. Nie, brudny. Myślałam, że jest porysowany, ale nie. Dobra. No i właśnie, on tu ma takie coś. Dobra, byłaś. I tu jest, czyli ten garnek, to powiem Wam, że to będzie fajne, bo to jest płytsze, a takie szersze i będzie łatwiej to umyć w zmywarce i wstawiać do lodówki, bo ja później jak ugotuję w krokpocie, to sobie to trzymam w lodówce. Nie jest duży ten garnek, a tamten się wydawał taki, no to będzie chyba lepsze. Tamten też chyba był 5 i coś litra. Zaraz zobaczymy. Dzisiaj nie będę w nim gotować, dzisiaj zrobię ten sos kurkowy w tym... Ale mnie nadgarstek zabolał. Czasami jak sobie tak wygnę rękę, Kiedyś sobie chyba musiałam zrobić nadgarstek. No wyłaź. Co tu jeszcze jest? Jakieś książeczki. No weź wyłaź. Widzicie, nie ma vloga bez mocowania się z opakowaniem, prawda? Dobra, jesteś. No aż normalnie, naprawdę. Niektóre dziewczyny sobie kupują ciuchy, kosmetyki na poprawę humoru, a ja mam krokpota. Ja mówię Wam, ja po prostu uwielbiam te wszystkie rzeczy do domu. I w ogóle teraz też powiem Wam, że robię tutaj różne porządki w szafkach, chcę sobie całą kuchnię wysprzątać, przeorganizować, przejrzeć wszystkie rzeczy, które mam. Jakiś taki wygląda ten... Wiecie co? Kurde, porysowany jest. Serio. Właśnie tak wygląda, jakby stał na wystawie. Nie no, ja to mam... Widzicie to? Ja to mam pecha i w ogóle mi napisaliście, że ta strona Krosno, z której zamawiałam, to w ogóle nie jest strona Krosno, tylko jakaś tam, która się nazywa Krosno, a Krosno ma inną stronę, ale jakoś wpisując te szklanki tak weszłam i nie wpisywałam w ogóle Krosno, ale jestem zadowolona z tych szklanek, polecam Wam je. Jak... Co Ty tu tak jesteś poklejony? Tak nie wygląda właśnie. Ale powiem Wam, że tamten poprzedni, który miałam, jakoś tak solidniej był chyba zrobiony niż to, wiecie? To jest taki lekki w ogóle. No i serio, tu mam takie rysy. Widzicie to? No to widzicie tutaj. O, no tu to jest... Ale dobra. Dobra. No to może po prostu od tego garnka wkładania. Nie wiem. Dobra, no on wygląda tak. Ja się spodziewam, że to będzie dużo większe, więc cieszę się, że to nie jest takie ogromne, bo nie wiem, jakoś na tych zdjęciach on wyglądał, jakby był dużo większy niż te pozostałe. Tak, i tu ma, zobaczcie, tu jest patelnia, garnek, tutaj jest pewnie pieczenie, piekarnik, a tu jest pewnie steam, czyli to na parze. No nic, będę musiała przeczytać instrukcję.
A do czego tutaj jest ten kubeczek? Nie wiem. Czy w tamtym taki też był? Nie pamiętam. To w każdym razie tak, tego sobie najpierw umyję, poczytam te instrukcje, tutaj wszystkie. I zobaczę, jak to się robi. Może leczą bym zrobię, albo jakąś zupę. Chociaż leczą właśnie by było spoko, też na przykład podsmażę najpierw kiełbasę z cebulą, nie wiem. Jeszcze sobie zamówiłam takie słuchawki z Huawei'a. To są takie, wiecie, a la AirPodsy i przeczytam, że one działają z iPhone'em też. A ja mam te Beatsy, ale wiecie, one są bardzo duże i na przykład jak gdzieś wychodzę do miasta czy coś, to wszystko spoko, ale potem nie mam co z nimi zrobić, a nie chcę mi się ich nosić w torebce i chciałam mieć coś takiego małego. Oglądałam i one kosztowały chyba 200 zł około, a oglądałam też AirPodsy, ale one są niestety strasznie drogie. A z słuchawkami mam takie doświadczenia, że one lubią się gubić, psuć, ale fajne, zobaczcie. O. I chciałam mieć też, o właśnie, coś takiego małego do ucha, żebym właśnie potem mogła to, nie wiem, schować do kieszeni czy coś. No tu jest tylko kabelek. Coś tu jeszcze jest. A tu pewnie będą inne te... Mhm, dobra. To wszystko wiem. I też rozważam, piszecie mi, żebym zaczęła biegać. To może... Nawet tak dzisiaj zastanawiałam, bo właśnie powiem wam, że byłam wynieść kartony do segregacji. I jest taki wiatr, ale jest tak ciepło, tak się zmachałam. I nawet tak właśnie, a rano było mega zimno. I tutaj one, tu jest napisane, że one mają 10 godzin na pełnym naładowaniu, także naprawdę spoko. W ogóle zobaczcie, jakie... Jak ty się otwierasz, jak ja to otworzyłam. Także... No, wydaje mi się być fajne. Dam wam znać, kupiłam jeszcze kartę do aparatu, ale to nic takiego ciekawego i słuchajcie, mega miło, pokazywałam wam tamtą przesyłkę z Ava and May i tak totalnie w ogóle nie muszę tego pokazywać ani nic, ale chciałam wam pokazać, że to jest mega miło, jak firma robi coś takiego, że totalnie po prostu tak w prezencie dostałam jeszcze te perfumy, które mi się podobały, to jest ten zapach Glow i Sunburst i Sunburst nie. Glow? Który to już nie pamiętam. Czekajcie, właśnie teraz przetestuję i powiem wam, że tamte dwa zapachy... Nie, Sunburst już chyba mam. Czekajcie, zobaczę. Przy wejściu mam postawione. Nie, dobrze. To Sunburst to był ten zapach, a to jest Sunny Side i Beach Bliss. Tak, i Beach Bliss to jest ten, którego używam namiętnie. Zresztą widzicie, że tu jest go dużo mniej i mam oba postawione przy wejściu i cały czas się nimi perfumuję i powiem wam, że ostatnio znowu dostałam komplement na temat tych Armani My Way. Mówię wam, że to są komplementogenne perfumy. Jak gdzieś jestem i spotykam jakichś nieznanych mi ludzi, to się pytają, czym pachnę. A ostatnio właśnie pan w taksówce mnie pytał też o ten zapach. A to był ten, czekajcie, ten Sunburst mi się chyba najbardziej podobał, bo to był chyba ten z bergamotką. Pokaż. No tak, słuchajcie, ja jak zwykle muszę walczyć z opakowaniami. Po prostu to nie może być inaczej. Ale jest. I powiem wam, że właśnie ten zapach trochę mi przypomina My Way. Także słuchajcie, jak chcecie, to ja mam kod rabatowy, który działa chyba do końca sierpnia, więc wam przekleję z tamtego filmu. A mówię, to jest tak totalnie po prostu, nikt mnie nie prosił, żebym wam to pokazywała, a Glow to jest ten drugi, który mi się podobał z tego, z tej takiej paczuszki, gdzie można było przetestować zapachy. O, a to jest ten z czekoladą. Mhm.
zarąbisty. Naprawdę powiem Wam, a wiecie, że ja kocham perfumy i dużo zapachów testuję. Już mało co mnie jest w stanie, wiecie, zaintrygować na tyle, żeby to było, żeby mnie przyciągnęło, żeby to był jakiś taki inny zapach, ciekawy, ale tak jak ja zawsze mówię, taki elegancki, że to nie są takie perfumy, że to pachnie jakoś słodko czy owocowo, tak wiecie, dla nastolatek, tylko naprawdę super są te zapachy. I tak jak mówię, nikt mnie tutaj nie prosił o to, żebym pokazała, tak totalnie Wam pokazuję od siebie. I jeszcze dostałam patyczki i to jest Iceland, a Skandynawia, to ja mam dużą świeczkę też w przedpokoju, a to jest, a i to są właśnie te perfumy do pomieszczeń i ja tego nie miałam nigdy. Jestem bardzo, ale ładny, zobaczcie, taki drewniany korek. Tam na gwarancję od Krokpota, zobaczymy. To jest trochę taki zapach, taki trochę, powiedziałabym, leśny, trochę męski. Spoko, także dziękuję. I ta, to jest fajne, słuchajcie, jak możecie sobie popsikać, nie wiem, na zasłony, na dywan, na wycieraczkę, na koc, na kanapę, coś takiego, to naprawdę i ten zapach naprawdę czuć. No, a patyczków nie będę otwierać, bo mam otwarte tamte poprzednie, które Wam pokazywałam i one też naprawdę mega pachną, także jak macie ochotę, to ja Wam mówię, przekleję ten kod z poprzedniego filmu, ale to po prostu tak totalnie Wam chciałam od siebie pokazać, a jakbyście chcieli kupić, to możecie skorzystać z kodu, bo tam jest zniżka i jeszcze można było wybrać jakiś prezent. Ale to mnie nie cytujcie, to tak mówię z pamięci. Dobra, kochani, to właśnie muszę rozładować zmywarkę, bo tutaj mam jeszcze pełno tych szklanek. Cały czas właśnie mówię, robię porządki w tych szafkach. Zrobię sobie teraz chyba na szybko kanapki, bo już jestem głodna, a jest po 16:00. I wieczorem sobie nastawię ten sos, żeby mieć na jutro. Także w ogóle teraz włożę kurki do miski, żeby się odmoczyły. Nie wiem, czy wiecie, jak akurat mam takie zabrudzone. Jak macie takie zabrudzone kurki, to najlepiej je postawić w zimnej wodzie, żeby one trochę postały, to wtedy one tak jakby oddają ten brud. I potem wystarczy, że je powyciągacie nawet tak dłońmi, a te wszystkie tam brudki zostają. Tak, ale ten mi się, ten nie glow, tylko ten sunburst. Bardzo mi się podoba. No, mega. I powiem Wam, że nie wiem, czy to wiem, ale że są trwałe te perfumy. Tak. No dobra, także mega się cieszę z Krokpota, bo już Wam gadam i gadam o tym, że miałam zamówić, w końcu mówię, dobra, będziesz miała na poprawę humoru. Nie no, już chciałam mieć Krokpota, bo wiecie, ten instant pot jest spoko, ale Krokpot jest dużo lepszy. Tamten jest właśnie fajny na takie taki sos kurkowy, to lepiej w tamtym robić, bo to na takie szybkie gotowanie. Z Krokpota oni też mają taki instant cooker, czy jakoś generalnie coś takiego, ale też kosztuje chyba 700 zł. Ja ten mój pokazywałam Wam, kupiłam jeszcze jakoś zimą za 300 i jestem z niego zadowolona. Jedyne co, ma ten taki wyrzut pary, więc jak macie niskie mieszkania albo coś nad sufitem, to nie wiem, gdzieś na balkonie trzeba to, bo pokazywałam Wam, że on tak. Dobra, to ja tu ogarniam. Także słuchajcie, ostatnio właśnie, jak widzicie, wróciła mi trochę energia i daje mi to też mega radość, więc staram się właśnie robić różne porządki. Niestety skutkuje to tym, że po całym domu, jak się teraz byście rozejrzeli, mam powyciągane milion rzeczy. Mam generalnie gorszy bałagan niż te, jakby wiecie, gorszy. W sensie cały czas robię porządki, a cały czas mam bałagan, ale to jest taka faza przejściowa, dojdziemy do tego, ale tak jak mówię, prawda? Właśnie, zaraz sobie podłączę te słuchawki, zobaczę, jak one będą działały. Zarąbiste, że są takie malutkie i szczerze mówiąc, chyba bardziej mi się to podoba niż to opakowanie pod, że są takie czarne. A w ogóle na tym pudełku wyglądają zupełnie inaczej. To wygląda jak taki gumowe etui.
Nie? Zobacz, zupełnie inaczej. No, ale wygląda lepiej. Także to na tyle zakupy. Tak jak mówię, właśnie też sprzątam w tamtym pokoju, a tam miałam pełno różnych kartonów właśnie, które miałam wynieść do recyklingu. To jest chyba takie jak pieczecie kurczaka czy coś, jakiś kawałek mięsa. I mówię, po prostu szłam z takimi po prostu, z tym stosem kartonów powkładany jeden w drugi. Był taki wiatr, że oczywiście wszystko mi się wywaliło, musiałam gonić te kartony, no ale to pytajcie w moim świecie, to jestem ja, ale przynajmniej powoli już właśnie, bo wiecie, tamten pokój jest taki, że cała tam moja walizka jeszcze do niedawna z Mazur stała rozwalona. W ogóle wszystko i też mam jeszcze takie rzeczy, które będę musiała zabrać na Mazury, więc muszę je tam spakować, także powoli, powoli się ogarniam, bo chcę już ten pokój zrobić taki, no bo po pierwsze chcę go uprzątnąć, a tam jak wiecie, tam mam suszarkę, tam mam steamer i tam mam deskę do prasowania, a jak tam po prostu jest wszystko tak wywalone, no to nie mam do tego dojścia, więc w ogóle niczego nie prasuję, a suszę rzeczy tylko na balkonie. Teraz już się pogoda na tyle pogorszyła, że zaraz nie będzie za bardzo opcji suszenia na balkonie, bo cały czas leje. A druga rzecz, to też właśnie przyszła do mnie dzisiaj mata i kupiłam sobie sztangę taką do body pump, bo kiedyś to były moje ulubione zajęcia na siłowni i zamierzam właśnie tam sobie przestawić to lustro stojące z mojego pokoju, który też cały czas muszę posprzątać, też cały czas Wam to mówię, ale też cały czas go ogarniam, to nie jest tak, że ja nic nie robię, cały czas powoli tam ogarniam. I będę chciała sobie zrobić właśnie tam matę, lustro, tą sztangę i takie miejsce też do ćwiczenia, bo to co mi piszecie, to jest prawda, że jakiś taki ruch dobrze robi na głowę, bo powiem Wam, że siedziałam w domu, myślałam o jakichś rzeczach, już wiecie, ciemne myśli i mówię, i już w ogóle tak, już mi się spać chciało, mówię, nie, nie możesz po prostu spać w dzień, a miałam dzisiaj fatalną noc, no powiem Wam, że tak się budziłam, sushi miała kaszel, chyba o 5 rano byłyśmy na spacerze i o 5 sushi chciała jeść, więc jeszcze jej dawałam. Ale to akurat nie przez sushi, bo ja i tak po prostu budziłam się chyba, jak patrzyłam na zegarek, średnio co 2 godziny. I najgorsze jest to, że jakby zasypiałam i mogłam spać, tylko cały czas się wybudzałam, że jakiś taki mam ten sen i powiem Wam, że to jest, słuchajcie, najgorsze, wiecie, bo ludzie, którzy dobrze śpią, tego nie rozumieją, ale jak nie śpicie, to właśnie macie problemy z koncentracją, z pamięcią. Oczywiście stres też na to wpływa, ale wiecie, że na przykład matki takich malutkich dzieci, noworodków, które właśnie nie przesypiają nocy, prowadząc auto, mają gorszą koncentrację niż jakby były pijane. Bo tak bardzo niewyspanie lub zła jakość snu na nas wpływa. Nawet wiecie, no to z tym nic nie zrobię, cały czas się staram chodzić, spać o stałej porze i tak dalej, i tak dalej. Nie, już nie pozwalam sobie na spanie w dzień, ale no bardzo to wpływa na, wiecie, całe moje, wiecie, no, sen wpływa na wszystko, na hormony, na samopoczucie, na zdrowie, na koncentrację, na pamięć, na wszystko. Także jak nie możecie spać, to naprawdę wierzcie mi, że ktoś, kto tego nie doświadczył, to nie wie, jak to jest. A ja już wcześniej w życiu nie byłam taką osobą, która, wiecie, przykłada głowę do poduszki i idzie spać. No ale teraz to właśnie, no mówię, dzisiaj się cały czas budziłam. Też przez to, że była ta pełnia, a ja zawsze przed pełnią, w pełni i po pełni jeszcze chwilę nie mogę spać. Po prostu nie mogę spać, więc mam nadzieję, że to od tego, że już dzisiaj będzie ok. Ale właśnie też chcę zacząć się ruszać, bo zmierzam do tego, że właśnie miałam jakieś tam złe myśli, już poczułam się taka zmęczona, chciałam się spać, mówię, nie, dobra, idę się zebrać i powynoszę te kartony i się poruszam. I wiecie, jednak chyba ze 3 razy robiłam kurs do śmietnika, żeby powynosić te wszystkie kartony. Mimo wszystko chwilę mi to zajęło, trochę się poruszałam, zapomniałam o tym, o czym myślałam, otworzyłam krok pota, cieszyłam się i od razu lepiej. Więc tak, więc będę chciała zacząć sobie ćwiczyć taki body pump, bo w ogóle nie wiem, czy
są jakieś w Łodzi ciekawe zajęcia z body pump, bo kiedyś były, ja chodziłam kiedyś do takiej siłowni, która była w manufakturze, ale już tej siłowni nie ma, nawet nie pamiętam, jak to się nazywała. To nie był Fit Fabric, to było 100 lat temu i tam były właśnie takie zarąbistą dziewczyną, pamiętam, ona miała Ania na imię, ona bardzo, ona kiedyś w Sporterze prowadziła zajęcia, potem właśnie tam prowadziła i to były moje ulubione zajęcia. I stwierdziłam, że i zamówiłam sobie dokładnie taką samą sztangę, jak była na tamtych zajęciach i stwierdziłam, że będę ćwiczyć, bo widziałam też, że na YouTubie jest dużo zajęć, ale ja też dużo sama pamiętam z tamtych zajęć. I jakoś zawsze wolałam ćwiczenie z obciążeniami, a nie jakieś takie, wiecie, fitnessy. Nienawidzę poskakiwać, bo wiecie, cycki mnie bolą, ja od razu mam w ogóle ten, jak coś, holka mnie łapie. I najbardziej właśnie lubiłam albo body pump, albo na rowerkach. A teraz w ogóle wszędzie są trampoliny, których właśnie nie lubię, bo trzeba skakać, a na duży biust to nie jest okej. A ja najbardziej lubię właśnie z obciążeniami, więc stwierdziłam, że sama będę ćwiczyć. Tym bardziej, że no nadal jakoś nie mam motywacji, żeby z domu. Znaczy nie, to nie jest nawet tak, ale jakoś po prostu dobrze się czuję i wiecie, to też jest tak, że mi to jakoś czyści umysł właśnie, takie bycie w domu, zajmowanie się, nie wiem, porządkami, robienie czegoś jakoś. Ja najbardziej się regeneruję, będąc sama ze sobą. I wiadomo, że to nie może trwać wiecznie i nie będę teraz, nie wiem, rok się z ludźmi widywać, ale na razie tak mam. No. I mam nadzieję, że już niedługo się poczuję na tyle dobrze, że wszystko wróci do normy i będzie tak, jak było. Dobrze, kochani, to ja idę sobie właśnie zrobić kanapkę. No i to, i się opierasz na tym kłocie bardzo inteligentnie. Idę sobie zrobić bułki. Idę coś zjeść, bo nic nie jadłam od śniadania, od rogalika, a to już tak czuję, że jestem głodna. Zrobię sobie kanapki, a potem tutaj ogarnę, właśnie wstawię tego krokpota i kurki właśnie. Muszę wyjąć kurki, żeby namoczyć i koniecznie muszę już zrobić ten sos na jutro, a dzisiaj na kanapkach przeżyjemy. Dobra. A czy wy też tak macie? Bo oprócz tego, że ja w ogóle jakoś za bardzo nie mam apetytu, ale też tak zawsze miałam, że na przykład czy jak byłam sama, w sensie byłam singielką, czy na przykład nie było Tomka w domu, to ja zawsze dużo mniej jadłam, bo jakoś mi się nie chciało gotować jakichś takich nie wiadomo jakich obiadów. I właśnie zawsze gdzieś sobie tu jakiś serek, tu jakąś kanapkę też tak macie, że jak jesteście bez faceta, to jakoś mniej jecie, nie trzeba gotować jakiegoś takiego dużego obiadu, nie wiem. Ja tak mam przynajmniej. Tak. Dobra. Jezus, 25 minut chyba zgadam, uciekam. A no i w ogóle, aż mi się znowu włosy od tej wilgoci powiwiały. Ale nic. To nic. I dzisiaj, wczoraj był dzień makijażu, dzisiaj jest dzień, dzisiaj jakoś jest dzisiaj dzień bez makijażu. O co chodzi? Widziałaś moje kanapki? Ale ja widziałam, że tam ktoś ma w misce i nie zjadł. A bardzo prosił. Co znowu ci nie smakuje? Marudą jesteś. Idź do miseczki. Zobacz, to są moje kanapki. Idź do miseczki zjedz. Do miski idź. Patrz, chodź. Zobacz, tu masz w misce, chodź. No zobacz, tak mi się bardzo nie zjedzie. Masz tu. Niedobre. Moje lepsze, no ja myślę. Zobaczcie, mam taką wielką bułę, jak ona jest ogromna w ogóle. I mam z wołdą wędzoną, taką z Hochlanda. Całkiem dobra to. Jakoś nigdy nie kupowałam tych serów żółtych z Hochlanda, a jak zamówiłam z... czy ja to zamówiłam z Oszą? Nawet spoko. I z taką szynką z Sokołowa i z tymi ogórkami czosnkowymi, które są takie pyszne, że już zjadłam dwa, robiąc kanapki. W ogóle wiecie, że ja kocham tak bardzo wszystkie ogórki konserwowe, kiszone, że jak mam w domu, to będę chodzić i wyjadać ze słoika, tak jakby to były czekoladki z bombonierki. Tak bardzo lubię, uwielbiam naprawdę. Są dobre. No i tak, zielona herbata, więc to dzisiaj będzie mój obiad. Tak, sushi? No, bo dzisiaj już jest 17.
Dzisiaj będą kanapki na obiad, powiedz. A ty idź zjedz swoje domiseczki, bardzo cię proszę. Słyszysz? Nie? No idź zjedz. Nie dam ci kanapek. Idź zjedz swoje. O, zobaczcie, jak tak leży i tak wyciągnięte łapki do przodu, to jest proszę. Idź zjedz swoje, mówię ci. Nic ci nie dam. O, zobaczcie, i teraz się trzęsie. To jest zamierzony efekt. To są drgawki na zawołanie. Nie. 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 No i jeszcze walczyć na mnie będziesz, tak? To jest, zobaczcie, takie piszczenie łamane przez warczenie. Idź do miski zjedz, to się zastanowię, czy ci coś nie dać. Jakie miski, ja nic nie mam. Tak, borsuku mój. Mój borsuku. Wyciągnęłam wszystko z tych szafek tutaj i poukładałam inaczej. Tutaj jest kici, puszka na kocie jedzenie i sushi podkładki, także to może nie wygląda jakoś super, ale wszystko jest wyciągnięte, szafka jest wymyta i wszystkie rzeczy są wymyte. I tutaj tak samo, są talerzyki, jakieś salaterki, tu jest ten królik, którego używam na Wielkanoc, miski, buźki i deski. I jeszcze tutaj w deskach zrobiłam porządek, wymyłam, co tu jeszcze jest? Tą szufladę i też wiecie co, muszę kupić chyba nowe deski, bo widzę, że to już są, no deski trzeba co jakiś czas wymieniać, a zobaczcie jaka to jest pokrojona, te małe są z Action i one są bardzo fajne, ale też widzę, że chyba już powoli będę musiała wymieniać, także w ogóle będę musiała się przejechać gdzieś do Action i właśnie na przykład kupić takie rzeczy jak nowe deski do krojenia. Tutaj mam jeszcze z Joseph & Joseph, a tutaj mam szufladę, za którą się nie będę zabierać, bo to są przyprawy. I wiecie, że w takich szufladach to się zawsze znajduje najwięcej takich zabytkowych okazów. Więc nie będę się teraz i z tego też się najbardziej brudzi, więc tu muszę wszystko wyciągnąć i przejrzeć, bo widzicie co tu się dzieje. A ja kocham przyprawy, także trochę tego mam. Mam tutaj takie różne bardzo rzeczy, też takie, które są poprzywożone z innych. Tu na przykład mam masale, jakieś takie przyprawy, no różne tutaj rzeczy są. Także no o, tutaj na przykład jest sól z Hallstatt. O, no właśnie, no dlatego się, tak, dlatego tą szufladą się zajmę oddzielnie. No i tu wysprzątam, się będzie sypać, ale tak, tu wysprzątam, tu wysprzątałam. Tak, to będzie zaczepiać. Tutaj co jest? To muszę, o ja, zobaczcie jak tu jest, o, ale tu jest brudno, to tą, wczoraj tą wysprzątałam i tu włożyłam te nowe talerze z Ikei. Ta też jest do posprzątania.
Nie chodzi mi nawet o poukładanie, bo tu wiecie, są takie rzeczy, że tu zawsze się robi bałagan, ale o właśnie wymycie tego wszystkiego, bo jednak się zbiera, wiecie, taki o. Takie różne rzeczy się zbierają w tych szufladach, więc trzeba to co jakiś czas wyjąć i wyczyścić. Więc tak, tutaj ta z talerzami ten, a tutaj, no tu też. I to wtedy wszystko muszę powyciągać i włożyć do zmywarki. Może zaraz to zrobię, bo jeszcze mam trochę miejsca, bo tam też powyciągałam różne rzeczy, które znalazłam w tych szufladach. I wiecie, wszystko wyciągam, myję w zmywarce i potem czyszczę szufladę. Także może jeszcze tu stąd trochę dołożę do zmywarki. Także słuchajcie, no nigdy nie skończę tych porządków. Po prostu, bo cały czas odkrywam coś do posprzątania, a jeszcze w ogóle miałam umyć okna, czego nie zrobiłam, a też zamierzam to zrobić, także no, jest co robić, jest co vlogować, a po prostu zobaczcie, o, widzicie? Tak to wygląda, że ja cały czas sprzątam i robi się coraz większy bałagan cały czas, to jest, no zobaczcie, zobaczcie jak to wszystko wygląda. Fakt, że tu rano było dużo gorzej, bo tu stały pudła i w ogóle, ale no widzicie, jest po prostu... Sprzątam i jest coraz gorzej. No ale to jest... tak czasami bywa. No dobra, słuchajcie, muszę przestać, bo już doszłam tam do ostatnich szafek i poukładałam jedzenie dla zwierząt w szafce. Obok była taka szafka z niczym właściwie, więc zaczęłam tam wywalać różne rzeczy, ale ją trzeba wysprzątać i tam chyba zrobię szafkę na przysmaki dla zwierząt, ale po prostu jest 21. Muszę przestać, bo będę siedzieć do nocy. A muszę jeszcze się wykąpać, coś zjeść i wiecie, już tak się nastroić do spania, żeby znowu nie zasnąć jakoś bardzo późno. Także tak, vlogi porządkowe będą trwały. Właściwie tutaj salon tylko doprowadziłam do takiego stanu, jaki był. Bo wiecie, wszędzie tutaj gdzieś były rzeczy. Także no tam jeszcze stoi krok pot. Nie zrobiłam sosu, ale to nic. Zrobię go jutro. Ja tak codziennie właśnie ostatnio... Pracuję nad tym, żeby sobie nie wymyślać takiej nie wiadomo jakiej listy zadań na każdy dzień i potem się nie stresować, że czegoś nie zrobiłam. Ale dzisiaj to nie jest tak, że nie zrobiłam tego, co zaplanowałam, tylko zrobiłam bardzo dużo innych rzeczy. Bo nie planowałam tych porządków, znaczy planowałam te porządki w szafkach, ale może nie dzisiaj. Ale wiecie jak to jest, jak zaczynacie wyciągać jedne rzeczy, to sobie myślicie, o, one by mogły leżeć tam, otwieracie tam tę szafkę, tu trzeba posprzątać. A wiecie, tutaj tego trochę jest, o, tam widzicie też już... właśnie różne śmieci jeszcze mam do wyniesienia, także tak, jutro będę kontynuować pewnie, albo nie, porządki zobaczymy, ale generalnie powiem wam, że naprawdę sprawia mi to radość i jakoś tak się czuję lepiej i no jakoś mi jest po prostu, nie wiem, coś porobiłam, coś zrobiłam. Mam nadzieję, że dzisiaj będę spała, lepiej się w końcu wyśpię i będę miała więcej... Znaczy dzisiaj jest spoko energia, tylko że dzisiaj, wiecie, ja po prostu bardzo późno zasypiam, źle śpię i potem późno wstaję, mnie to denerwuje. Nienawidzę takiego spania, wiecie, do 12, do 1 dzisiaj, no, nawet nie będę wam mówić, o której wstałam. A potem właśnie, o, takie nocne życie i potem nie mogę spać tak w kółko, ale to nic. Także zaraz idę wziąć prysznic, zrobię sobie jeszcze jakieś kanapki na kolację. Obejrzę książąt, bo wczoraj oglądam też znowu do drugiej, bo znowu nie mogłam spać. Sushi już byłam na spacerze przed chwilą, więc jest nakarmiona, więc tylko jeszcze dam jej leki. Już wszystko. I widzimy się w jutrzejszym vlogu, ale... Czekajcie, może jeszcze tu na chwilę, gdzie by tu usiąść, żeby mi było spoko. Ale powiem wam, że nie wiem jak wy. Ja bym nie mogła tak chyba... cały czas, wiecie, na przykład być taką panią domu i siedzieć i tylko się zajmować domem, ale powiem wam, że ja bardzo to lubię, lubię gotować, lubię sprzątać, lubię organizować. Ja zawsze sobie myślałam, że jakby było, istniało takie idealne życie i na przykład bym miała takiego partnera czy męża, czy tam obojętne jak zwał, tak zwał, że na przykład bym się nie musiała martwić o pieniądze, tylko on by ogarniał wszystko, a ja bym mogła pracować tyle, ile bym chciała. Wiecie, że no, nie musiałabym się martwić o rachunki, nic takiego, tylko na przykład mąż by zarabiał. To ja bym mogła pół tygodnia zajmować się pracą, a pół tygodnia na przykład być w domu. I właśnie gotować, sprzątać.
i mieć tak pół na pół, wiecie? Bo ja bardzo, serio, bardzo to lubię i mnie to jakoś tak relaksuje i odpręża i sprawia mi przyjemność i właśnie jakoś tak dobrze mi działa na głowę. Oczywiście wiecie, nie zawsze, bo na przykład tak jak Wam mówiłam, że jak wróciliśmy z Mazur i tutaj to mieszkanie stało tyle czasu i było tyle rzeczy naraz do posprzątania, no to jak jest taki nawał w ogóle tego wszystkiego, to może niekoniecznie, ale ale generalnie lubię. Naprawdę, mówię, mogłabym tak na przykład pół tygodnia albo co drugi dzień, jeden dzień pracować, drugi dzień na przykład szykować obiad, piec ciasto i tak dalej. No, dajcie znać, czy Wy tak macie, bo wiem, że bardzo dużo osób tego nie lubi i sprząta, jak już naprawdę absolutnie musi. Ja myślę, że też do tego się dorasta, bo mi się to jakby uaktywniło w jakimś tam wieku, bo jak byłam młodsza, to oczywiście, że jakoś tak nie przepadałam za porządkami. Gotować zawsze lubiłam, wiecie? Zawsze lubiłam coś tam robić w kuchni. No, ale za sprzątanie mnie nie przepadałam i zdecydowanie nie byłam taką osobą, do której można było wejść do domu w każdym momencie i nie byłabym zawstydzona swoim bałaganem. To zdecydowanie nie. Ale myślę, że u niektórych ludzi to z wiekiem przychodzi, u niektórych nigdy nie przychodzi, a niektórzy się rodzą tacy, wiecie, porządni, uporządkowani, zorganizowani w ogóle. Ale też można się tego nauczyć, wiecie, i też łatwiej jest żyć, bo jak się... Ja mam wrażenie, że jak się ma, nie wiem, bałagan wokół siebie, to już nieważne, czy to jest dom, czy to jest twoja szuflada, czy to jest twoja torebka, tylko jak generalnie żyjesz w wiecznym bałaganie, to też masz bałagan w głowie, bo ciężko coś znaleźć, żyje się w takim chaosie i mam wrażenie, że jednak, tak jak na przykład strona estetyczna ma znaczenie, bo mi na przykład robi to różnicę, na jakim jem talerzu, czy jest ładny, czy brzydki, jak wygląda na przykład to jedzenie, albo jak się budzę, to czy jest ładnie, czy nieładnie. Tak samo właśnie jak się żyje w takim bałaganie, w chaosie, zresztą no wiecie jak to jest, nawet jak macie w szafie bałagan, to po pierwsze niszczą Wam się ubrania, bo nie wiem, gdzieś tam wiszą źle powieszone i się wypychają i nie zakładacie ich, bo są wygniecione albo jakieś, nie wiem, ukłaczone albo coś i generalnie chodzicie w jednej rzeczy w kółko, bo nie pamiętacie o wszystkich pozostałych. No i trochę tak samo jest w życiu właśnie jak z tą szafą, że jak się ma różne rzeczy takie prozaiczne, materialne, codzienne, nieuporządkowane, to potem też w życiu ma się bałagan. Takie mam wrażenie. Dajcie znać, co myślicie, ale ja myślę, że tak jest. I ja mam także właśnie raz, bo to wiecie, to są takie porządki, jak teraz, to mi się też nie zdarzają przecież nie wiadomo jak często, bo ostatni raz nie pamiętam, kiedy ja te szafki sprzątałam. Pamiętam, że kiedyś nagrywałam na Mieszkamy taki film, ale to musiało być już 3 lata temu? No, na pewno. Właśnie ze sprzątaniem szafek tutaj. No wiecie, to nie jest tak, że ja tak jak Wam mówiłam, okien to już nie miałam długo. Były tutaj my te okna, nie ja je miałam. To musiało być też dawno. Tak. I są takie rzeczy, których oczywiście nie lubię robić jak każdy. Wynosić śmieci, nie znoszę wynosić śmieci i tak daleko jesteś. Tak. Także dajcie znać, jak Wy macie. I to wiecie, to też nie jest nic złego, bo to nie jest tak, że kobieta musi lubić albo chcieć robić takie rzeczy, to wiecie, jak ktoś nie lubi gotować albo nie lubi sprzątać, mówię w takim sensie ogarniania domu, że nie uważam, że to jest obowiązek kobiety, bo to tak samo działa w obie strony. Uważam, że mężczyźni tak samo powinni umieć prać, sprzątać, gotować, i bo mamy teraz takie równouprawnienie, że faceci nie potrafią, czasami oczywiście nie wszyscy, nie potrafią gotować, nie potrafią sprzątać, ale i kobieta i mężczyzna chodzą do pracy, tylko potem kobieta jak wraca do domu, to ma drugi etat. Więc uważam, że tutaj to nie powinno być zależne od płci. Jak ktoś tego nie lubi robić, to nie musi, ale jeżeli się jest w związku, to obie strony jakby powinny dbać. Albo mieć równy wkład pracy, utrzymywanie
ładu w domu. No chyba, że czasami tak jest, że na przykład ktoś uwielbia gotować i jedna osoba gotuje, druga sprząta. No. Także... No. A fajnie, fajnie, naprawdę fajnie by było mieć faceta, który umiałby gotować. I tak sobie właśnie myślę teraz, że fajnie na przykład by było przyjść do domu i mieć zrobiony obiad. Kiedyś miałam takiego faceta i właśnie na przykład przychodziłam i był obiad zrobiony, albo było śniadanie zrobione. To było zarąbiste. No. A ja w ogóle uważam, że faceci są dobrymi kucharzami, tylko nikt ich nie uczy tego. Wiecie? Tak mi się wydaje. Dobra, kochani. To tyle moich rozważań na dzisiaj. Żegnam się z wami. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło, buziaki.